Znane są założenia przyszłorocznego budżetu Rzeszowa. Pomimo pandemii koronawirusa budżet stolicy Podkarpacia na 2021 rok ma być rekordowy i wynieść ponad 1 800 000 000 zł. Na inwestycje władze miasta planują przeznaczyć 350 milionów złotych. Zarówno inwestycje drogowe, chociażby połączenie Kopistów z Rzeszbową, Krzyżanowskiego i Wieniawskiego, połączenie ulicy Lubelskiej z ulicą Krakowską. To są jakby te najważniejsze takie. Oprócz tego inwestycje oświatowe. Budowa w sumie dwóch przedszkoli, dwóch szkół i dwóch żłobków, które już się rozpoczęła ta budowa w tym roku, a będzie kończona w roku przyszłym. Oczywiście też duża inwestycja to autobusy, transport publiczny. Kupujemy kolejne autobusy zasilane gazem. Blisko 15 milionów złotych zaplanowano na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Około 9 milionów złotych ratusz planuje wydać na rewitalizację osiedla Andersa. Oczywiście ten budżet, którego projekt otrzymaliśmy nie tak dawno, oceniamy go pozytywnie z punktu widzenia jego wysokości. Znaczy, to jest budżet, który rzeczywiście jest budżetem rekordowym. To dobrze. Szkoda, że środki, które przewidziane są na inwestycje, nie są większe. One są na podobnym bardzo poziomie jak w budżecie na 2020 rok. Brakuje tam wielu ważnych dla miasta zadań. Nie mamy tam między innymi takiego zadania jak modernizacja hali targowej, całego tego otoczenia tamtego obszaru. Wśród wydatków bieżących najwięcej, bo blisko 520 milionów złotych, pochłonie oświata. Na transport i łączność zaplanowano 118,5 miliona złotych. Deficyt ma wynieść ponad 132 miliony.